Siemanko, witam Was tutaj Tomix w nowej kuchni, nowa odsłona przepisów. Dzisiaj zaczniemy z grubej rury, bo będzie coś, co na pewno każdy z Was uwielbia i niestety ciężko Wam to zmieścić, Wasze makro w diecie. Pokażę taki sposób, jak sobie radzić, tutaj zainspirowany Damianem, bo to on głównie rozpromował, powiedzmy, przepis właśnie na fit pizzę. Zaczynamy. Pierwsze, czego potrzebujemy do przygotowania sosu, to jest puszka pomidorów. Przyprawy, jakiś słodzik, ja użyję erytrytolu. No i co? Jakieś naczynie, w którym to przygotujemy. To będzie przepis na sos. Zaczynamy od rozgrzania garnka PAM czosnkowy od mojej siostry z Malty. Dodajemy pomidory, one się tu muszą chwilę poddusić. Przyprawiamy, w moim przypadku będzie to sól, oregano, czosnek. Może być czosnek świeży, ja niestety nie mam, więc użyję granulowanego. I teraz to wszystko musi się podgotować, poddusić. Kiedy sos już wyraźnie zgęstnieje, może to trwać 20-30 minut, dodajemy erytrytol lub inny słodzik, ponieważ takie pomidory zazwyczaj są dość kwaśne. Po dodaniu erytrytolu zostawiamy jeszcze sos na chwilę, żeby lekko zgęstniał. A w międzyczasie możemy zabrać się za przygotowanie dodatków. Ja już tutaj mam przygotowane. Jest to ser mozzarella light. On to ma około 10% tłuszczu. Pierś kurczaka, czerwona cebula, czerwona papryka, pinak. Dobra, teraz jak już pizzę mamy przystrojoną, piekarnik mamy rozgrzany. No to co? Ładujemy pizzę do piekarnika, 15-20 minutek na takim rozgrzanym mocno piekarniku do maksymalnej temperatury. U mnie jest to 250 stopni. Jeżeli Wy macie piekarnik, który możecie rozgrzać wyżej, to radziłbym wyżej. Taka ciekawostka, że piece w pizzeriach, piece kamienne rozgrzewają się nawet do 500 stopni Celsjusza i dlatego pizza tam robi się krótko, jest świetnie upieczona, chrupiąca. Show me what you're looking.